Temat jest interesujący, ponieważ jest to jedna z takich poważniejszych cech NFONA, która wyróżnia mocno na rynku i pozwala adresować klientów dowolnego rozmiaru i w bardzo ciekawy sposób, oferując usługi, które praktycznie są trudno dostępne albo wręcz niedostępne normalnie u innych dostawców. Slajdy widać. Więc oczywiście troszeczkę będzie dzisiaj teoretycznie, slajdowo, ale też nie omieszkamy z Tomkiem pokazać kilka elementów systemu NFON, jak to w praktyce wygląda, żeby ta egzotyczna dziedzina jakichś tam spraw międzynarodowych, dalekich, nie była taka egzotyczna, żeby zobaczyć, że to tak naprawdę jest proste i właściwie się nie różni od tego, jak działamy z klientami lokalnymi. Cała różnica jest po stronie operatorskiej, czyli właściwie dla nas niewidocznej. Dobra, już się przewija. Więc tak naprawdę można się domyślić, że w tym kontekście międzynarodowym mówimy o po prostu numeracji telefonicznej i możliwości spinania tego w jeden system, żeby komunikować firmę w środku pomiędzy oddziałami, pracownikami, a klientami. Mówimy o telefonii. Dlaczego ten temat staje się teraz ciekawszy? No jest taki dosyć interesujący kontekst. Pierwsze, w Polsce to widzimy trochę tak organoleptycznie, oficjalnych zapowiedzi chyba nie było, ale w Unii no jest już mocno posunięty projekt wyłączania, tej zachodniej Unii, wyłączania sieci analogowej, wyłączania sieci ISDN. Czyli właściwie wszystkie firmy prędzej czy później chcące utrzymać numery telefoniczne, telefonie przełączą się na SIP VoIP. Kasiu, mamy jeszcze jedno zgłoszenie chyba uczestnictwa, tam trzeba coś kliknąć. Już to robię. Bo to mailowe. Wiele firm, oczywiście biznes kwitnie, tak? Szczególnie w Polsce rozwijamy się. Coraz więcej firm próbuje robić biznes za granicą i no, chcąc nie chcąc trzeba otworzyć oddział albo przedstawicielstwo. I to są tematy takie już codzienne, jak sobie z tym poradzić. No bo to się wszystko wiąże z kosztami lokalnymi, kosztami gdzieś tam za granicą, które mogą być dużo wyższe stawki godzinowe niż u nas, no i sama komplikacja i czas wdrożenia. W dużych firmach też spotykamy się z tym, że no, tradycyjne sieci telekomunikacyjne po prostu pożerają bardzo dużo zasobów. I szukamy, znowu z powodu kosztów, szukamy sposobu na uproszczenie. No, temat już ograny, to jest praca zdalna. I co zrobić, żeby móc wykorzystywać pracowników nie tylko w jednym dobrze opancerzonym biurze, ale też na przykład w domu. Ten rozwój biznesu, ekspansja wiąże się bardzo często z koniecznością innego, lepszej obsługi klientów. No, w naszym kontekście call center. I wszystkie przyległości, które mogą być z tym związane. Więc w takim kontekście to zagadnienie międzynarodowości występuje, a tak naprawdę to są jakby powody w ogóle, żeby o tym temacie rozmawiać. O NFONie dwa słowa, bo panowie znają, ale jakby ambicją NFONa, jakby potwierdzono też w tym roku, jest taka mocna obecność w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o operatorkę telekomunikacyjną, biznesową. I tutaj może nie jest to wyraźnie zaznaczone, ale w tych wykropkowanych krajach NFON jest operatorem, świadczy usługi operatorskie i jakby się przymierza też do kolejnych krajów, a oprócz tego ma partnerów, dzięki którym można te sprawy operatorskie załatwiać w krajach, w których NFONa formalnie nie ma. Ale ta obecność lokalna NFONa jest bardzo dużą zaletą i bardzo dużym wyróżnikiem. O tym pewnie troszeczkę też Tomek może wspomni, ale też w tych czasach, jakby w konkretach będziemy mówić, ale no, zmierza do tego, że
Enfone jest z jednej strony scentralizowane, czyli każdy klient może mieć jeden punkt kontaktowy i załatwiać sprawy z nami albo bezpośrednio z Monachium, ale też Enfone jest lokalny. Czyli to powiedziałem z nami, no to my jesteśmy lokalni, tak? Ale Enfone jest lokalny w Niemczech, w Hiszpanii, w UK i te sprawy, które są czasami odległe, trudne, są załatwiane lokalnie mimo tego, że kontrakt jest gdzieś tam podpisany centralnie czy w Polsce, to taki klient, który ma siedzibę w Hiszpanii, bardzo, bardzo szybko nawiązuje kontakt z lokalnym przedstawicielstwem, czy lokalnym Enfonem po prostu i takie sprawy operacyjne, techniczne już w języku miejscowym są załatwiane. Więc mimo tego, że to są oddzielne kraje, oddzielne byty, jakby ekonomiczne, bo oddzielne firmy, oddzielne rynki, to na koniec dnia to spięcie w jednej chmurze powoduje, że w różnych miejscach można, jest jakby sprawy są zadbane. A to w kontekście operatorskim międzynarodowym jest ważne, ponieważ tramki na przykład lokalne, numery lokalne są zawsze lokalne, tak? Czyli jeżeli jest problem z numeracją w Polsce czy z terminacją w Orange, to nikt tego z UK albo z Niemiec nie załatwi, bo trzeba rozmawiać z polskimi operatorami i idzie to najlepiej nam albo Tomkowi. Tak? I wtedy wszystkie problemy, niezależnie czy to jest klient z Polski czy klient z UK, jeżeli ma problem z połączeniami, z jakąś numeracją w Polsce, no to my się tym zajmujemy, przyglądamy się temu i robi się to tutaj. Zresztą Orange też wtedy widzi, czy łatwiej rozumie, z kim się rozmawia, niż gdyby to był jakiś tam kontakt zagraniczny, etykiet z daleka. Dobra. Tu jeszcze, Krzysztof, warto jedną sprawę dodać o przenoszeniu numerów. To, że Enfon ma właśnie siedzib przedstawicielstwa w różnych krajach, znakomicie ułatwia i w zasadzie umożliwia skuteczne przenoszenie numerów. Bo gdybyśmy my, jako przedstawiciele Enfona na Polskę, próbowali przenieść numer w UK-u od jakiegoś tam operatora tamtejszego, to po pierwsze musielibyśmy poznać w ogóle specyfikę tego rynku, co by też zajęło miesiące, jak nie dłużej, i pewnie ciężko by to było zrealizować. I to działa też w dwie strony, tak? Jeśli klient UK-owy czy hiszpański ma numer do przyjęcia w Polsce, to my to robimy, tak? Czyli tak uzupełniamy się w sprawach mocno lokalnych, mocno umocowanych w lokalnym prawie telekomunikacyjnym, które jest inne, różne w różnych krajach. Także to jest też duża przewaga Enfona, że ma ludzi na miejscu. Tak, no i dopowiedziałem, że nie tylko ma ludzi, ale też chce to robić, no bo wielu operatorów, można powiedzieć, ma ludzi na miejscu, ale ta współpraca jest ciągle bardzo, bardzo ograniczona. Rynki są pozamykane i nie ma po prostu żadnego interesu w takich ogólnoeuropejskich koordynacjach. Wręcz niektóre firmy tworzą oddzielne firmy, tak, tylko po to, żeby robić klientów paneuropejskich, jak to się kiedyś mądrze nazywało. Słynny na przykład Telia International Carrier się nazywa taka firma, albo British Telecom, coś tam też jest taka firma. Tak? I to zupełnie oddzielne byty powstają, ponieważ no, nie dali rady inaczej tych operacji skoordynować. No ale jak już mówimy o takim oddzielnym bycie, to wtedy okazuje się, że to jest dla korporacji po prostu. Tak? Że tam żadna firma w skali kilkudziesięciu osób nie jest w stanie się dogadać, bo to jest dla grubych biznesów, za grube pieniądze. Więc tu się różnimy mocno, bo ta współpraca w Enfonie między krajami jest w naturze. To nie jest dodatek, który został wymyślony później, tylko po prostu tak ma być od początku. No i na koniec, po co to międzynarodowe? Dlaczego nie można iść lokalnie sobie załatwić spraw telekomunikacyjnych? No właśnie po to, żeby tego nie robić, tak? Dzięki takiemu podejściu całościowemu, międzynarodowemu, firma może mieć jeden kontrakt na telekomunikację bez konieczności pilnowania umów w 15 krajach, kiedy się kończą i z jakim operatorem, bez renegocjacji. Można mieć jedną fakturę, jeden wykaz billingowy, jednego administratora z jednym panelem
takich jedynek tam jest dużo, dużo więcej. Można wszystko po prostu ładnie scentralizować i co za tym idzie, też na tym mocno oszczędzić, ale zanim do oszczędności, to już praktycznie, technicznie, co my robimy, jak tę telekomunikację zaaranżujemy w danym miejscu, to mamy dwie opcje. Pierwsza taka opcja podstawowa, dla nas najważniejsza i o niej będzie dzisiaj głównie, to jest system NFO Cloudia, czyli normalna centrala wirtualna i wszystkie dodatkowe usługi, z których możemy też zarządzić lokalnymi oddziałami. Dla takich, którzy chcą, muszą pozostawić sobie lokalne centrale, też tą numerację możemy udostępnić i po prostu się połączyć za pomocą tak zwanego SIP Trunk. W NFONie to się nazywa Envoice Connect. To są usługi SIP Trunkowe. Dobra. Przepraszam. Po zarządzaniu sprzętem, ta centralizacja właśnie dotyczy też całej administracji, systemem i na przykład zarządzaniem sprzętem. I to o ile w Polsce, to możemy powiedzieć sobie, to dajemy radę. Okay, w pandemii mniej podróży, więc może to też było fajną funkcją, ale jeżeli musimy wysyłać technika na drugi koniec Europy, to przestaje być zabawne, tak? W naszym wypadku mamy prowizjoning sprzętu, w związku z tym przy wielu projektach, które realizowaliśmy, sprzęt po prostu jedzie kurierem na miejsce jest potrzebny tylko ktoś, kto go po prostu podłączy do LAN-u i już, tak, i nie ma zupełnie tutaj żadnych przeszkód czy żadnej konieczności lokalnej wizyty, żeby kilkunastu czy nawet większej firmie zaaranżować stanowiska pracy. Czyli podsumowując, to jest naprawdę wielokrotne. Ja tak się zastanawiałem, jak powiedzieć, ile firma oszczędza na tym, że przejdzie do takiego rozwiązania scentralizowanego, cloudowego, szczególnie w tym kontekście międzynarodowym. No nie potrafiłem tego zrobić za bardzo, bo to jest więcej niż 10 razy, tak? Reszta pewnie zależy od firmy, ale normalnie jak mamy firmę kilkudziesięcioosobową, jakieś potrzeby telekomunikacyjne, to tam od pół etatu do etatu PBX pożera i wszelkie rekonfiguracje. W naszym wypadku może być firma na 1000 osób i zużyje ćwierć etatu albo mniej, tak? I mimo tego, że to są lokalizacje w różnych krajach. Naprawdę jest to drastyczna różnica i często oczywiście wiemy, to znamy z doświadczenia tego partnerskiego, że często jest to przeszkoda we wdrożeniach, bo trzeba redukować etaty. Ale dzisiaj może już jest to mniejsza przeszkoda, może te etaty nie są aż tak na zbyciu i ludzie są potrzebni do innych, ciekawszych, jak to mówią, zadań. Więc może nie będzie to blokować spraw. Już chmura jest trochę bliższa wszystkim biznesom. No i tu też jest kwestia taka, że telekomunikacja jakby stała się częścią IT i o ile przedtem to był jakiś oddzielny departament w administracji, o tyle teraz to jest IT, no w związku z tym muszą też w telekomunikacji panować zwyczaje IT, stąd ta centralizacja, stąd jakieś tam ujednolicone zarządzanie dostawcami, sprzętem, inwentaryzacją, ale też helpdesk wewnętrzny czy infolinia wspólna dla zagadnień telko i IT. I to mówi tyle, że no jeżeli mamy teraz trzy oddziały w trzech krajach z trzema różnymi operatorami umowy, trzy różne PBX-y, trzy różne platformy sprzętowe, no i próbujemy scentralizować IT i obsługę helpdeskową wewnątrz firmy, to tak, jak to zrobić, tak? Bo tutaj można zmienić nazwę użytkownika przy numerze wewnętrznym, tam jest analog, w ogóle nic nie można zmienić, w ogóle o czym my mówimy, tak? Są numery wewnętrzne, tam ich nie ma, tutaj są komórki, tak? No i teraz bądźmy profesjonalni i spróbujmy zrobić to metodą IT helpdeską. No, to się za bardzo nie daje.
Tak, i znowu tak troszkę przeskakujemy w obszar oprócz takich operacyjnych korzyści, co takiego fajnego można mieć, no to to ujednolicenie oznacza jedną centralę, ale też jeden interfejs z punktu widzenia użytkownika końcowego, tak? Czyli ten sam zestaw usług, czy to są telefony sprzętowe, czy software'owe, czy aplikacje na komórce, ale to wszyscy mają, tak? I wszyscy mają to samo i pracujemy w jednej sieci, tak? Możemy sobie określić schemat numeracji w tej firmie i komunikować się, a w szczególności mieć przykład, to jest moja ulubiona, aktywna książka telefoniczna, tak? Czyli oprócz tego, że nie trzeba jej specjalnie budować, bo ona powstaje sama w systemie, to jest aktywna, czyli widzimy, niezależnie od tego, gdzie pracownik siedzi, czy jest zajęty, czy nie jest zajęty, czy jest dostępny, czy można się z nim komunikować. I to jest troszkę więcej niż taki status. Wiemy status z komunikatora, no to pracownik sobie mówi, chce rozmawiać, nie chce rozmawiać, pracuje, nie pracuje. Tutaj nic nie trzeba mówić, od razu widać, że ktoś prowadzi rozmowę telefoniczną i już, tak? To dom. Tak. Call center. To jest temat rzeka, ale no, chcemy obsługiwać klienta, dział sprzedaży. Najczęściej to się zaczyna od tego, że pojawia się nowy dyrektor sprzedaży, no i przynosi swoje oczekiwania i chce zarządzać sprzedażą w całej Europie, no i chce robić to w identyczny sposób w całej Europie. No i jak to robić, jak się nie wie, co się dzieje w oddziałach? Tak? No to tutaj bardzo ładnie to się wpisuje w naszą historię, bo możemy też cały call center scentralizować w sensie takim, żeby mieć jedną platformę do obsługi, wtedy łatwo do obsługi tego, co się dzieje w każdym kraju. Jak już to jest ta platforma jedna, no to łatwo ją się rekonfiguruje i łatwo się dodaje funkcje, bo dodaje się je raz i one działają już wszędzie. Ale też jest taki fajny temat, że to call center wcale nie musi być call center siedzący w każdym z krajów z osobna. Nagle można obsługę handlową, na przykład albo serwisową, przenieść do jednego miejsca i scentralizować, obsługiwać w różnych językach, ale jednym zespołem, znowu dla lepszej wydajności, dla lepszej jakości pracy. I taki słynny backup typu u nas mamy przeciążenie, jest za dużo połączeń, za dużo klientów, ktoś tam nie odbiera, to można oczywiście się posiłkować wtedy ludźmi z zupełnie innych lokalizacji, nawet międzynarodowych i budować takie struktury, które powodują, że połączenia są odbierane i klienci są obsługiwani z odpowiednią jakością. No i też kwestie oczywiście, jeżeli mówimy o danych, o nagraniach, o statystykach, tak, to są jakieś kwestie bezpieczeństwa, kwestie danych osobowych. No dużo łatwiej jest zapanować nad tym, jak się robi to raz i dobrze i centralnie. Zaraz dojdziemy też do ćwiczeń praktycznych, żeby tutaj dużo wymazałem, no bo nie możemy za bardzo pokazywać, ale tych klientów międzynarodowych sporo mamy, obsługiwanych przez nas. A właściwie nie obsługiwanych, bo oni się sami obsługują, znaczy nic nie trzeba ich robić, to działa. Ale to był chyba pierwszy, to jest bardzo nieduża firma wbrew pozorom, ale z nami takie rzeczy nie są problemem. To firma, która ma biura w Irlandii, w Londynie, UK, w Irlandii Północnej i w Warszawie. I pracownicy po prostu mają, tak? I pierwsza rzecz w Enfonie, jaka się pojawia, to jeżeli takiego klienta mamy, no to definiujemy w systemie lokalizację z adresu, konkretnie musi być, tutaj trochę powymazywane pewnie jest, ale adresy muszą być konkretnie zdefiniowane, co oczywiście jest ważne w kontekście połączeń alarmowych, bo takie adresy są następnie przypisywane przez administratora do każdej końcówki. No może nie do aplikacji mobilnej, ale do końcówki stacjonarnej, biurkowej. Druga rzecz, która się pojawia w FBX, znowu to jest kwestia operatorska, a nie admina, to są tak zwane linie telefoniczne, czyli trunki. I przykład podobny, ale innej firmy, może zobaczyć, że tych trunków tutaj po numerze linii, no w tym FBX akurat jest sporo. Jeden administrator, jeden PBX, proszę zauważyć,
ponad 40 linii telefonicznych dostępnych dla administratora do konfiguracji. To oznacza, że to jest spora firma i ma też sporo lokalizacji. I między innymi to jest część, bo tu się przewinęło. 50 dokładnie jest chyba wszystkich. Część tych tranków to nie są wcale pojedyncze numery, tylko proszę zobaczyć, tutaj mamy 100 numerów, tu mamy 10, tu mamy 50, tu mamy 10, czyli to, że jest 50 linii, to nie znaczy, że mamy 50 numerów. Tych numerów tutaj jest pewnie pod 1000 do zagospodarowania i do wykorzystania w PBX-ie przypisując do obiektów czy użytkowników. I no, mogła być Polska, plus 48 by było, tak, ale no, każdy kraj jest traktowany w identyczny sposób. Jeżeli już mamy te numery i są przez Enfona przygarnięte, to z punktu widzenia administratora, użytkownika nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju te numery pochodzą. Jak już je mamy w PBX-ie, to też jest tylko wycinek obrazka, więc może nie wiadomo co dlaczego, ale to są linie wyjściowe dla danego użytkownika, tak? Czyli na przykład mamy użytkownika pan Adam i jako linie wyjściowe umożliwiamy mu wykonywanie połączeń z tranku polskiego, prezentując się z tych 10 wewnętrznym końcówką 0, z tranku 3, 5, 3, nie, ja nie wiem, końcówka 0 i trank brytyjski, końcówka 40. I to jest krok następny, to jest właśnie przypisanie końcówki numeru wewnętrznego, którym się dany pracownik może prezentować. I identycznie wygląda druga strona, czyli inbound numbers, tak? Czyli można te same numery przypisać też jako numery wejściowe. Może to być tylko jeden numer, a mogą być to numery różne. W tym wypadku ten pracownik może wybierać świadomie, dzwoniąc do klienta w Polsce, prezentując się tym numerem, a dzwoniąc do klienta w Wielkiej Brytanii, prezentując się tym numerem z tej samej końcówki, z tego samego numeru telefonu. Jak to mówią, call by call się wybiera, można sprefiksować wybierany numer i wybrać linię wyjściową. Tomek, ja tak pokazałem to Jestem. Ale to jest dla ciebie, jakby, żebyś tak trochę pokazał, że to na żywo rzeczywiście działa. Pewnie na naszym projekcie będzie. My jesteśmy mało narodowi, ale mamy jakiś trunk. Teraz już przeskakujemy, tak? Tak. Na żywca? Na żywca. Dobra, okej. Okay. To zabieram ekran w takim razie. I zajrzymy sobie do środka PBX-a, nawiązując do tego, co Krzysztof w prezentacji pokazywał. Więc na początek zaczniemy od tego, że mamy w PBX-ie linie, zakresy numeracyjne w ten sposób. Tak, to się nazywa tranki, ale to są zakresy numeracyjne, które mamy do dyspozycji. Tutaj widzimy, że akurat w przypadku naszej firmy mamy tych linii taką ilość, to mogą być pojedyncze numery, to mogą być zakresy numerów, jak to wcześniej było wspomniane. Natomiast ten widok niewiele nam mówi. Bardziej będzie właściwy ten, który był w prezentacji załączony, czyli tak naprawdę mamy tu powtórzenie tranków, które mamy do dyspozycji, ale już poniżej mamy ich szczegółowe zagospodarowanie. Jak sobie zobaczymy, z jakich numerów korzysta mój wewnętrzny 77, to widzimy, że mam i numer węgierski do swojej dyspozycji, i krakowski, i rzeszowski, i Z2 warszawskie, i jeszcze jeden z Gdańska, bo akurat taką mam potrzebę. I to przypisanie już dzieje się z poziomu administratora. Tu ja mogę zrobić wszystko, a tak jak Krzysztof wspomniał, to, że te tranki numeracyjne tu się znalazły, to już jest robota operatorska. Tutaj sami sobie tego nie dodamy. To wynika z zamówienia nowych numerów bądź z przeniesienia numerów posiadanych poprzednio u innego operatora, ale jest to sprawa operatorska i formalna. Natomiast jak one się tutaj już pojawią, to możemy z nimi zrobić wszystko. Teraz na chwileczkę pozwolę sobie przeskoczyć do tematu, który był
poruszane w kontekście lokalizacji, czyli choćby kierowania połączeń do służb alarmowych. Mamy w każdym TBX-ie możliwość zdefiniowania site'ów, czyli lokalizacji tak naprawdę. To, że jest ona zdefiniowana, to jest raz i że na bazie tego kodu pocztowego jest zaimplementowane już na poziomie NFON-a kierowanie do właściwej lokalizacji dla służb alarmowych. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest to, że już w konfiguracji takiej lokalizacji możemy powiedzieć sobie o pewnych oczekiwaniach sieciowych, jakie urządzenia w tej lokalizacji powinny spełniać. Na przykład mają się łączyć otwartym UDP, tak, albo mają być połączenia szyfrowane po TLS-ie. Jaki jest czas dla tej lokalizacji, jaki jest domyślny język dla urządzeń, które otrzymają provisioning, a wcześniej zostały dopisane do tej lokalizacji, czy choćby jaki WLAN ma zostać zaimplementowany w switchu wbudowanym w każdy z telefonów sprzętowych, czy też na przykład rodzaj kodeka, czy to ma być HD, czy zwykły, oraz jakieś tam bardziej już wyszukane funkcje, czyli raportowanie do serwera CTI, ale to nie na dzisiejszym spotkaniu. Jeśli już sobie zajrzymy w dane urządzenie, które sobie jedzie powiedzmy do klienta, gdzieś daleko w świat i tam zostanie włączone do sieci, powiedzmy, że to będzie urządzenie właściwe, że to będzie ten E-Link. On sobie gdzieś tam jedzie do klienta jako nowka sztuka. Mamy zaznaczone dziedziczenie po lokalizacji, do której został on przypisany. I to jest tak naprawdę cała robota admina. W tej lokalizacji są już tam wymagania dla niego konfiguracyjne, które on może odziedziczyć przy pierwszym włączeniu po tym, co my w tej lokalizacji skonfigurowaliśmy. W moim akurat jest trochę inaczej, ale to zostawmy. Czyli to znakomicie upraszcza uruchomienie urządzeń w danej lokalizacji. Tutaj no niestety nie mogę przejść na przykłady klienckie, ale jeśli mamy klienta, który ma biura w Niemczech, w Hiszpanii, w Słowenii, na Węgrzech i w Czechach, to tych lokalizacji on ma tutaj, każda jest właściwa dla danego kraju i choćby już ustawienia języka są propagowane do telefonów. Nie pojedynczo, tak, nie każdy telefon w Niemczech muszę cechować tym, że ma być tam na wyświetlaczu język niemiecki, tylko dzieje się to już na bazie przypisania urządzenia konkretnego do danej lokalizacji. Czyli znakomicie przyspiesza proces provisioningu automatycznego, który i tak jest dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o uruchamianie urządzeń, zwłaszcza w dalszych lokalizacjach, ale plus to, że możemy agregować urządzenia w ramach danej lokalizacji, jeszcze nam tą pracę administratora przy uruchomieniu uprzyjemnia. Wróćmy teraz do numerów. Patrząc na numer wewnętrzny, dalej będę tutaj operował na swoim numerze wewnętrznym, zobaczymy to, co również było w prezentacji pokazane. Czyli, że numer wewnętrzny może korzystać z dowolnej ilości numerów miejskich. Co istotne, zbiór numerów miejskich przychodzących, do których połączenia kończą się bezpośrednio na tymże numerze. Oczywiście niezależnie od tego, może ten numer być członkiem jakichś tam kolejek, tak, innych, które mają swoje numery, ale to nie o tym. Czyli te numery miejskie, taki numer z tą końcówką, czyli gdański z końcówką 1067. Ktokolwiek do niego zadzwoni ze świata, z Polski, i tak się skończy u mnie na moim wewnętrznym 77 i odbiorę go na jednym z moich urządzeń, które do tego wewnętrznego mam dopięte. Z drugiej strony patrząc, wykonując połączenia wychodzące z tego mojego telefonu, również z dowolnego z tych urządzeń, będę na świat się prezentował jednym z tych numerów, jakie sobie zażyczyłem. To mogą być zupełnie inne numery niż te przychodzące. Natomiast no, logika wskazuje, że zwykle są to te same numery, ale nie musi tak być absolutnie. Mogę mieć numer jakiś przychodzący mój bezpośredni, a wydzwaniając gdzieś w świat chcę się prezentować numerem głównym firmy, po to, żeby nikt, do kogo dzwonię po raz pierwszy, nie znał mojego bezpośredniego numeru, aby w przypadku odzwaniania zawsze trafiał na wejście główne do firmy, na IVR czy inne tego typu rzeczy. Jak spowodować, abym mógł prezentować się
konkretnym z tych numerów. No bo trzema naraz nie da rady, tak? Jest to zdefiniowane tutaj, czyli tak naprawdę, jeśli nie podejmę żadnej innej akcji, to wszystkie moje połączenia wychodzące będą używały tego tranku wychodzącego, a co za tym idzie, zdefiniowanego w nim 77, zdefiniowanej w nim końcówki 77, więc na świat się prezentuje numerem 222464077. Oczywiście mógłbym to sobie przełączyć z tego poziomu. Wtedy byłby w mocy numer tutaj gdański zdefiniowany, ale no oczywiście no, żaden użytkownik końcowy nie ma tutaj dostępu do tego panelu admina, więc co zrobić, aby móc zaprezentować się przy pojedynczym połączeniu numerem innym niż nasz domyślny. Tutaj bardzo nam pomoże Klaudia. Zobaczmy w kontaktach, czyli tu przechodzimy płynnie do książki adresowej, również przez Krzysztofa wspomnianej. Mamy wciąż adresowej numer do Tomasz Robaczewski, GSM PRIV. I widzimy, że dzwonię sobie na mój numer komórkowy. I prezentuje mi się tu numer z końcówką 77, czyli ten defaultowy, jaki mam ustawiony w konfiguracji mojego numeru wewnętrznego. Ale co gdybym chciał zadzwonić na komórkę do pana Robaczewskiego, ale jednak prezentować się numerem węgierskim? Są tutaj dwie metody. Pierwsza, musimy zajrzeć sobie z powrotem do PBX-a. I widzimy tutaj taką tajemniczą kolumnę numer linii tak naprawdę. Jeśli chciałbym do pojedynczego połączenia użyć tej, a nie innej linii, to wystarczy, że zamiast pierwszego zera powiem systemowi zadzwoń wykorzystując tą linię. Więc cóż się stanie, kiedy ja zamiast pierwszego zera wybiorę numer linii 36 z Cloudy. Mówię systemowi, to połączenie, które teraz będę wykonywał, ma zostać zrealizowane za pomocą linii 36. Teraz ja już wiem, że linia 36 jest linią węgierską, więc aby zadzwonić do Polski, muszę wybrać pełny numer. System już rozpoznał, że dzwonię do siebie na komórkę, ale zobaczymy. I skąd mamy teraz połączenie? Z Budapesztu. Oczywiście takie manualne klikanie jest możliwe, ale troszeczkę uciążliwe, więc możemy sobie trochę życie uprościć i dodać sobie wpis skrócony, tak? Wiem, że jak dzwonię do Robaczewskiego na GSM, to mam się prezentować jako Węgier. Już tutaj nie muszę tych tajemniczych haszy wbijać ręcznie, bo wiem, że do tego klienta jak dzwonię, mam go w ulubionych, a jak robić w ulubionych? Tutaj Klaudia jest bardzo przyjazna. Tak, dodaję sobie to, co manualnie wklepałem tutaj. I wiem, że jak do tego klienta dzwonię, to zawsze będę prezentował się jako Węgier. To jest już z punktu widzenia użytkownika końcowego. Natomiast w książce adresowej on nadal będzie występował jako numer bez żadnego przedrostka. Tak, czyli dzwoniąc będziemy zawsze używali swojego domyślnego tranka. Jeśli już jesteśmy przy Cloudii i przy guzikach funkcyjnych, widzimy, że mamy tutaj przy niektórych numerach, przy niektórych klawiszach funkcyjnych lampkę zajętości. Przy tych, które nie są w naszym PBX-ie, no bo moja komórka nie jest w naszym PBX-ie, no nie mam możliwości jej monitoringu. Natomiast wszystkie wewnętrzne, które są jednak wewnętrznymi naszej firmy, absolutnie niezależnie od lokalizacji, tak? Czyli teraz ja siedzę sobie w Olsztynie, dzwonię do Krzysztofa. Już widzę, że u Krzysztofa dzwoni telefon. A czy Krzysztof teraz siedzi akurat u siebie w Warszawie, czy byłby w Dublinie, czy gdziekolwiek, nie ma to najmniejszego znaczenia, co też pięknie wpisuje się w łatwość użytkowania systemu mocno rozproszonego, nawet nie po Polsce, a po świecie. Jakie jeszcze ewentualnie tutaj NFON może dać fajne sprawy, jeśli chodzi o zarządzanie rozproszoną organizacją w kontekście jej telefonii? Tutaj no, też niestety nie mogę pokazać przykładu klienckiego, ale mamy 8 krajów, tak? Bo to jest przykład życia. I teraz jeśli ktoś chce z Hiszpanii zadzwonić do kogoś w Niemczech,
zrobiliśmy taki plan numeracji wewnętrznej. Wszystkie wewnętrzne w Niemczech zaczynają się od 4.9, czyli 4.9.01, 4.9.02, 4.9.03. Wszystkie wewnętrzne w UK zaczynają się od 4.4, 4.4.01, 4.4.02, 0.3. Wszystkie wewnętrzne w Polsce zaczynają się od 4.8. I to już robi taki fajny porządek. Czyli mamy w dużej organizacji zawsze numer wewnętrzny czterocyfrowy, a pierwsze dwie cyfry wskazują, w którym kraju, w oddziale, w którym kraju dany numer wewnętrzny się znajduje. Także ktokolwiek nawet nie pamięta w danym kraju numeru wewnętrznego swojego kolegi w innym kraju, wybierze 4, nie wiem, no do Niemiec, 4901 i na pewno wpadnie tam na pierwszy wewnętrzny. Zwykle jest to menedżer. Także to też doskonale upraszcza konfigurację telefonii w firmie wielooddziałowej, rozproszonej i międzynarodowej. Myślę, że z praktyki, co chciałem pokazać, to pokazałem. Jeśli są pytania, to zapraszam. Tak, to jest dobry moment na pytania, oczywiście. Coś niejasne, coś powtórzyć, o czymś zapomniałem, coś was niepokoi, coś byście chcieli jeszcze się dowiedzieć. Nic nie mruga, więc jedziemy dalej. Do prezentacji, tak? Wracamy? Tak, tak, jeszcze trochę, okay. Trochę, że tak powiem, ile mamy czasu, miało być krócej, a tu już jest 40, wow. No ale temat ciekawy to. A nie, no ale godziny nie przekroczymy. Tak, więc no, oczywiście można sobie zadać pytanie, czy są inne metody na rynku, żeby zrobić to samo, tak? Czy jak to zrobić inaczej? Nie? I są takie metody, może ja nie znam wszystkich, ale tak, no, można skorzystać z czegoś, co ja nazywam multioperatorem. Są takie firmy międzynarodowe, które są tak naprawdę pośrednikiem w sprzedaży DDI i numerów lokalnych i od biedy przez internet można sobie takie numery wyklikać. No ale zwykle koszty są dosyć wysokie, zwykle trzeba płacić też za połączenia przychodzące i mało tego, takie usługi często tylko oferują możliwość połączeń przychodzących ze względu na takie lokalne, formalne ograniczenia, nie mówimy już zupełnie o przenoszeniu numeracji. Popularne teraz też jest skorzystanie z usługi operatorskiej oferowanej bezpośrednio przez na przykład jakąś platformę SaaS-ową, tak, czy CRM. Szczególnie amerykańskie sprzęty, jak to mówią, mają to często we krwi, że właśnie taką numerację telefoniczną potrafią zaoferować. No znowu bardzo na podobnych zasadach, bo oni właśnie korzystają z takich multioperatorów, więc znowu jest to na podobnej zasadzie jak multioperator, tak, czyli nie da się przenieść numerów ani do nich, ani od nich za bardzo. Jest to skoncentrowane na tej platformie SaaS-owej, w związku z tym no, to jest do obsługi, nie wiem, działu sprzedaży, czy jakiegoś business developmentu, czy tam, gdzie ta platforma SaaS-owa jest wdrożona i za bardzo inny całej reszty firmy do tego podłączyć nie możemy, czyli ja to mówię, brak obsługi normalnych telefonów. No i stawki z założenia, że jeżeli ktoś już zdecydował się na jakiś software, który kosztuje x euro miesięcznie per stanowisko, to tam jak dorzuci do tego jeszcze 15% na obsługę telefonii, to stać go na to, tak? W związku z tym tu stawki też potrafią być nieco wygórowane, nie tylko abonamentowe, ale też minutowe. Tak? Ale no w całości to ginie. Więc no są takie dwie metody, można sobie z tym próbować poradzić i mieć ten numer zagraniczny, aczkolwiek właśnie z takimi minusami. Wspomniałem, że jakieś tam formalne wymogi. No tak, są formalne wymogi, więc dlatego tutaj mówimy o firmach z lokalizacjami międzynarodowymi, a nie o swobodnym pozyskiwaniu numerów międzynarodowych, bo swobodne pozyskiwanie to jest właśnie ten slajd poprzedni. Tu mówimy o firmach z lokalizacjami, które mają działalność, mają adres, mają jakiś związek z tym adresem. To nie musi być
dokładnie ta sama firma zarejestrowana pod tym adresem. To może być firma, która jest związana po prostu z waszą firmą czy waszym klientem umową. Tak? Może to być oddział, może to być córka, matka, jakaś firma związana, ale musi być pokazany związek lokalizacji z danym przedsiębiorcą, który tą usługę fonową kupuje. Czasami potrafią się pojawić jakieś inne lokalne wymagania, bo to jest kwestia numeracji zagranicznej, to co wspomniał Tomasz, jest lokalna i obowiązują lokalne przepisy. Może być różnie. Tak dla śmiechu w Austrii na przykład trzeba się udowodnić, pokazać nie tylko to, że się ma adres i związek z tym adresem, ale trzeba pokazać, że jest tam albo numer stacjonarny, czyli łącze analogowe, albo trzeba wykazać się łączem internetowym. Tak? Czyli nie można dostać numeru telefonu pod adresem, w którym nie ma żadnego kabla. To jest niemożliwe. Trzeba pokazać, że tam jest kabel i dopiero wtedy należy się numer stacjonarny. Ale to jest czysto właśnie lokalny, przykład bardzo lokalnego wymagania. To, o czym tak mniej mówimy, to tutaj właśnie dwa aspekty są, tak? Czyli z jednej strony firma chce być w jakimś kraju, w jakimś oddziale, no to może uzyskać nowe numery od nas, ale oczywiście możemy przenieść numery istniejące. I do tego przenoszenia dosyć podobne wymogi formalne trzeba spełnić. Zwykle trzeba dodać do tego jeszcze ostatnią fakturę od operatora telekomunikacyjnego, tego, od którego ten numer mamy zabrać, tak? Żeby tak na pewno wiedzieć, od jakiego operatora ten numer jest przenoszony. Jest jakiś tam wniosek formalny potrzebny. Tak? Najczęściej w tej chwili to już są wnioski online, które samodzielnie trzeba sobie wypełnić. Wyklikać po prostu, niezbyt skomplikowane. No i cała procedura nie jest bardzo uciążliwa. Podobnie jak w Polsce, teraz te przenoszenia numerów są dosyć szybkie, także to jest kwestia, nie wiem, no. O ile mówimy w Polsce, to w tydzień jest organizowane przeniesienie numerów, które międzynarodowo to jest powiedzmy 2 tygodnie albo 3 tygodnie i mamy numery przeniesione. Ale te opóźnienie to zwykle jest właśnie z powodu tylko i wyłącznie dłuższego łańcuszka biurokracji. Numery są przeniesione, one są wpięte do operatora endpoint, w związku z tym żadnych innych wtedy już abonamentów lokalnych mieć nie trzeba. To, co warto zaznaczyć, to przenoszenie numerów nie dotyczy tylko Unii Europejskiej. My możemy przenieść numer z bardzo, bardzo wielu krajów świata. Czyli to specjalnie mówimy o telefonii międzynarodowej, a nie o telefonii europejskiej, ponieważ możemy korzystać z usług telekomunikacyjnych, z numeracji telekomunikacyjnej w bardzo, bardzo wielu krajach świata, łącznie z przenoszeniem numerów. Oczywiście no, wiążą się z tym jakieś tam aspekty handlowe, no bo oferty są lokalne, oferty są za każdym razem robione w modzie projektowym, chociaż można tam coś oszacować, ale trzeba lokalnie na to. Tak, o tym też chciałem powiedzieć, bo to też taki projekt realizujemy. Jeżeli no firmy nie ma w danym kraju, a chciałaby jednak obsługiwać klientów w kraju albo nawet na całym świecie, to jest taka instytucja ciekawa, jak numery bezpłatne, numery infolinii. Znamy to z Polski, można sobie taki numer 0800 albo 801 pozyskać. Ale można to też zrobić praktycznie dla każdego kraju świata. I takie wtedy w danym kraju takie 0800, dokładnie tak samo jak w Polsce, tylko w innym kraju, można pozyskać i skierować do naszej centrali. Ale istnieje też coś takiego, jak co się nazywa IFRS, czyli międzynarodowy numer bezpłatny, który jakby można go oznaczyć zamiast 0800 plus 800, bo to jest jakby krajokierunkowym 800 i działa to na całym świecie, to oczywiście technicznie to nie na całym, tylko na tej części świata, na którą się zdecydowaliśmy, ale możliwy jest jeden numer przydzielony przez IQ bezpośrednio z Genewy, czyli już nie przez Enfona, nie przez żadnego operatora, tylko bezpośrednio przez organ, że tak powiem, nadzorczy telekomunikacji IQ, i mogą taki numer przydzielić i
można go aktywnić w wybranych krajach i wtedy mamy zupełnie jeden numer telefonu do wydrukowania na, nie wiem, na etykietce produktu, pod który klienci mogą zadzwonić na linię serwisową. No, przyjemnością tych numerów 0800 jest to, że nie ma wymogów posiadania lokalizacji w danym kraju, może to działać na całym świecie, tam gdzie wolno. No jednak koszty są troszeczkę wyższe niż normalnych numerów stacjonarnych, w szczególności płaci się za ruch przychodzący, no bo taka jest natura bezpłatnych infolinii, że nie płaci ten, kto dzwoni, tylko płaci ten, kto odbiera. Także to jest też taki aspekt telefonii międzynarodowej, o której tutaj warto pamiętać, że to też możemy robić. Zbliżamy się do końca. Liczę oczywiście na sesję pytań i odpowiedzi. Ale pierwszą rzeczą, jaką tutaj proponujemy, to jest po prostu uproszczenie. Uproszczenie komunikacji, ujednolicenie na modłę jakby usług IT z centralizacją zarządzania. To, o czym na slajdach nie było, to jest to, że cała ta usługa jest objęta jednym SLA, czyli jednymi warunkami. Uproszczenie też polega na tym, że oczekujemy na jedynie, dzisiaj to jest oczywistość, dostępu do internetu w lokalizacjach klienckich. Nie potrzebujemy żadnego sprzętu na miejscu, no nie licząc telefonów biurkowych, bo to każdy może mieć, ale nie musi. Ale sprzętu sieciowego żadnego nie wymagamy, żadnych bramek i w szczególności to też jest korzyść, nie ma konieczności budowania sieci VPN. O ile duże korporacje, dla nich VPN nie jest żadnym problemem, bo platformy routingowe i tak to wspierają, często buduje się takie sieci VPN-owe między międzynarodowymi lokalizacjami. O tyle no, dla mniejszych firm albo pracy zdalnej no, potrafi to być zaporowe. Więc w naszym wypadku komunikacja bez VPN-ów. No i komunikacja, to jest jeden z poważniejszych argumentów, no to o co w tym chodzi? No chodzi o to, żeby można było przez telefon rozmawiać z kolegami w innym kraju, nawet na końcu świata, zupełnie bezpłatnie, no bo komunikacja wewnętrzna jest bezpłatna. Nie trzeba budować żadnego specjalnego setupu, żadnych specjalnych trunków, VPN-ów, po prostu z definicji. A, i tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że z naszego punktu widzenia oczywiście najkorzystniej jest, jeżeli cała firma jest spięta w jednym, to wyjdzie się w jednym systemie, ale nie jest to wymagane. Może się zdarzyć tak, że firma składa się z oddziałów, które jednak chcą mieć niezależność, samorządność i nie mieć jakby, znaczy nie dopuszczać zewnętrznych administratorów do zarządzania swoją infrastrukturą, ale jednocześnie są częścią grupy, która powinna się komunikować wygodnie i wspólnie, to wtedy możemy zrobić oczywiście oddzielne PBX-y i fajne w Enfonie jest to, że bez żadnej konfiguracji ta komunikacja pomiędzy tymi PBX-ami będzie dalej bezpłatna. Czyli mamy sieć, jeżeli mamy grupę firm, ona jakby z definicji należy jakby do jednego setupu, jednej usługi, która mimo tego, że centrale są oddzielne, faktury są oddzielne, rozliczenia są oddzielne w każdym kraju, to pomiędzy nimi komunikacja jest ujednolicona i bezpłatna. To wszystko pomaga w pracy zdalnej. No i także dziękuję bardzo.